pozwólcie, że ja nie będę zajmował się żadnymi przemówieniami, złożę wam tylko od zarządu powiatowego najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w trudnym 2014 roku, w roku, w którym przed nami dużo ciężkiej roboty, satysfakcji i tego, żebyśmy w przyszłym roku na spotkaniu noworocznym spotkali się w dobrych nastrojach i jeszcze większym gronie. Tak szef powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sieradzu rozpoczął noworoczne spotkanie. PSL to najliczniejsza partia polityczna w regionie, licząca ponad 1000 członków. Podczas spotkania 7 kolejnych odebrało legitymację z rąk posła Mieczysława Łuczaka i Dariusza Olejnika, prezesa zarządu powiatowego PSL w Sieradzu. Były życzenia przekazywane osobiście, a także z dalekiego Waszyngtonu. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, na ten nowy rok chcę życzyć wszystkiego, co dobre i piękne. Chcę, abyście ze swojej pracy społecznej, ze swojej pracy politycznej, ze swojej pracy samorządowej i ze swojej pracy takiej normalnej, zarobkowej czerpali jak najwięcej takich wartości, satysfakcji, bo to jest nam w życiu bardzo, bardzo potrzebne. Bardzo się cieszę, że prezes Dariusz Olejnik wymyślił był taki sposób, żeśmy choć w tych kilku słowach siebie pozdrowili. Serdecznie was pozdrawiam. Życzę, żeby to dzisiejsze spotkanie było okazją nie tylko do rozmów na temat bieżącej społecznej, politycznej sytuacji w Polsce, w naszym województwie, ale także odbiorom refleksji przed bardzo ciężkim czasem, przed kampanią do Parlamentu Europejskiego i kampanią do samorządów, wyborów, które są bardzo ważne dla naszego ugrupowania. Życzę miłego wieczoru, bawcie się dobrze, pozdrawiam jeszcze raz. Bardzo cieple, bardzo ciepło, mroźnego Waszyngtonu. A jest o czym rozmawiać. Ludowcy dyskutowali więc przede wszystkim o zbliżających się wyborach. Wszyscy zdają sobie sprawę, że to będzie trudny okres zarówno dla samorządowców, jak i polityków. Polskie Stronnictwo Ludowe to organizacja, której bardziej jest ukierunkowana na samorząd i na parlament. Unia Europejska jest trochę dalej od nas. Ale w tej kampanii wyborczej, która nas czeka w maju i tej kampanii wyborczej listopadowej, koleżanki i koledzy, musimy się spodziewać wszystkiego. Wszystkiego, co może człowiek przeciwko człowiekowi wyciągnąć najgorszego. Nie będzie się mówiło o tym, że idąc do Europy trzeba dbać o polskość, o Polskę, że Europa to my, tylko będzie się mówiło o czymś innym. Będzie się szukało zaczepki, haków. Będzie się pomawiało i będą krzyczeć. Ale ja mam do was prośbę. To nie my, nie Polskie Stronnictwo Ludowe. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby drugiemu bliżej. Kampania do Parlamentu Europejskiego rozpocznie się już wkrótce. Dlatego poseł Mieczysław Łuczak mówił również o znaczeniu ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Przypomniał, że wejście naszych sąsiadów do Unii będzie miało duży wpływ na rolnictwo. Może być nawet zagrożeniem dla polskich rolników, jeśli ogromne tereny wysokiej klasy gruntów zagospodarują Niemcy czy Holendrzy. Jednak nie tylko z tego względu majowe wybory są tak istotne dla PSL-u. Wynik tych wyborów będzie mocno rzutował na wybory samorządowe, które mamy na jesieni tego roku. Dla nas tutaj na lokalnym rynku najważniejsze, możemy powiedzieć, są te wybory samorządowe, bo to wokół nich jest najwięcej zainteresowania, zaangażowania ludzi, bo tu w naszych małych ojczyznach to my będziemy później przez następne 4 lata kształtować tą politykę społeczno-gospodarczą na terenie powiatu sieradzkiego. I te wybory, jak zawsze w powiecie sieradzkim, no, wzbudzają duże emocje, ale myślę, że rozsądek mieszkańców tego powiatu zdecyduje o tym, że wybierzemy tych najlepszych. No właśnie, ci najlepsi z PSL-u co mają do zaproponowania mieszkańcom powiatu sieradzkiego? Jeżeli chodzi o najlepszych z PSL-u, to już pokazaliśmy, przez tyle lat jesteśmy partią, która rządzi na terenie powiatu sieradzkiego. Od początku istnienia powiatu zawsze starosta jest Polskiego Stronnictwa Ludowego i to Polskie Stronnictwo Ludowe kreuje tą politykę gospodarczą na terenie tego powiatu. A to, co jest, nie chciałbym mówić, bo to mieszkańcy widzą. Mieszkańcy widzą, że powiat nam pięknieje, spójrzmy na drogi powiatowe, spójrzmy na ośrodki.
oświaty, spójrzmy na jednostki kultury. Wszędzie, gdzie jest możliwość działania przez samorządowców, to się dzieje. Jest bardzo dobra współpraca na linii wójtowie, starosta i jeszcze do tego dochodzi samorząd wojewódzki. Razem możemy wiele. Jeżeli będziemy działać osobno, nic nie zrobimy. Wciąż jednak jest sporo do zrobienia. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślają, że nie wszystko da się zrobić od razu, ale trzeba próbować. Najbliższe lata to w powiecie sieradzkim może być czas wielkich zmian, ale i wielkich potrzeb. Co jest najważniejsze na terenie naszego powiatu? Wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. Mam na myśli tutaj w tym momencie wszystkie oczy zwrócone są na Złoczew, na strefę ekonomiczną, która tam powstaje. Patrzymy również na wszystkie sprawy związane z budową kopalni odkrywkowej. Dla nas, jako samego powiatu, bardzo ważną rzeczą są jak zawsze drogi, ale nie zapominamy również o kulturze, nie zapominamy o naszych placówkach pomocy społecznej, nie zapominamy o placówkach oświatowych. Gdzie by nie spojrzeć, tam są potrzeby i będziemy się starać, żeby w tym powiecie działo się jak najlepiej. Ludowcy zapewniają, że równie ważna jest gospodarka i współpraca pomiędzy samorządowcami a przedsiębiorcami. Stąd podziękowania dla tych, którzy od lat angażują się w sprawy ważne dla rozwoju ziemi sieradzkiej. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, jest tu przekrój wszystkich przedsiębiorstw, bo są przedsiębiorstwa branży budowlanej, przedsiębiorstwa branży drogowej, przedsiębiorstwa branży spożywczej, przedsiębiorstwa zajmujące się, związane z rolnictwem, także przekrój naprawdę wielu, wielu dziedzin. Podziękowania podczas spotkania noworocznego otrzymało 12 firm z powiatu sieradzkiego. Agat, Agrojumal, Restauracja Aleksandra, Drogbruk, Agrilogis Marcina Gajewskiego, Zakład Budowlany Henryk Mocny, Ferma Niosek Kaja Zdzisława Kurzawy, Morfisz, Zyk, Barbary Nowety, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wartmilk, Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski i firma Złotex. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że współpraca potrzebna jest obu stronom. Czy są takie rzeczy, które pomogłyby rozruszać polską gospodarkę w miarę szybko? Przynajmniej w moim przypadku to przynajmniej dobry klimat dla przedsiębiorców i ułatwienia w szerokim tego słowa znaczeniu dla inwestycji, dla rozwoju przedsiębiorstw, dla zatrudnienia, w ogóle dla całego biznesu, bo tutaj czasami jest trochę niezrozumienia, ale jest klimat dobry raczej. Zaskoczyło Pana to podziękowanie? Troszkę zaskoczony jestem, chociaż rzeczywiście w jaki sposób staramy się pomagać instytucjom, które działają na rzecz wsi, na rzecz rolnictwa. Rzeczywiście w ostatnim okresie jest trudno, ale musimy być pełni optymizmu. Ja uważam, że dalsza praca, zresztą czym zostaliśmy uhonorowani takimi wspaniałymi podziękowaniami i dyplomami, doceniono wreszcie nasz wysiłek, który żeśmy włożyli w rozbudowę tego przemysłu drobiarskiego. Jeśli chodzi o przyszły rok, czas pokaże. Trudno ocenić, jak to będzie wyglądało wszystko. Liczymy na pomoc państwa, na pomoc Unii, że dostaniemy jakieś środki dodatkowe na rozbudowę, na modernizację, na unowocześnienie produkcji, żeby można było tą produkcję dostosować do aktualnie obowiązujących potrzeb i wymogów. Przydaje się kontakt z samorządowcami czy z działaczami Partii Ludowej, bo jakby nie było, pańska branża to jest takie typowo rolnicze działanie. Rzeczywiście potrzebne jest wsparcie polityków, żeby ta działalność w miarę jakoś szła? Jest potrzebna, powiedziałbym, że bezwzględna, bo nikt jak ludowi działacze nasi miejscowi nie zna tak naszych problemów jak oni. To dzięki nim możemy powiedzmy osiągnąć jakieś sukcesy w tej branży również. Każde wsparcie, zwłaszcza to polityczne, jest bardzo ważne, ponieważ głos naszych rolników jest pojedynczy, słabo słyszalny. Natomiast ci przedstawiciele rządowi, samorządowi są głosem naszym wyżej. Co wam to daje? Jakie są najważniejsze sprawy, które oni mogą wam ułatwić? Przede wszystkim rynki zbytów i takie problemy, które dotykają rolnictwo ogólnie dostępne, tak jakby przedsiębiorstwa, które szkodzą naszym uprawom, i taką sytuację mieliśmy na gminie Wróblew, która została rozwiązana. Czy rzeczywiście ta współczesna wieś jest nieprzyjazna kobietom? Nie, myślę, że to jest nieprawda, ponieważ mamy w gminie na przykład Wróblew
Aktywne Kobiety, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Pasją, gdzie spotykamy się, dzielimy się swoimi pasjami, różnymi przeżyciami osobistymi, dajemy sobie wsparcie, dzielimy się, prawda, wszystkim, co jest w rodzinie, co jest w gospodarstwie, co jest po sąsiedzku. Próbujemy w jakiś sposób odbudować koło gospodyń wiejskich również. Właśnie na to trzeba znaleźć czas, a panie wcale nie mają go za dużo. Jak to się robi, żeby rzeczywiście się wszystko poukładać i pogodzić? Myślę, że to jest przede wszystkim odrobina takiego samozaparcia i chęci po prostu. Jeżeli ktoś chce, to zawsze taki czas ktoś sobie znajdzie. Miło jest sobie usiąść, prawda, w gronie kobiet, w gronie koleżanek, poplotkować, doradzić sobie coś. Zawsze jesteśmy, prawda, mile też widziane na różnych uroczystościach. My zapraszamy dużo do nas kobiet na różne uroczystości i jakoś po prostu sobie współdziałamy razem. Spotkanie noworoczne, choć zdominowane przez tematykę przedwyborczą, było również okazją do wspólnej zabawy. Gościom przygrywały kapela z Brzeźnia oraz kapela z Łoczewiany. Najmniejszy ryzyko, gdy żądą się cyko, najmniejszy to strach, gdy żądą trach, trach. Najmniejsze obawy, że wyjdzie się z prawy, i mniejszy już fejk, gdy zdarzy.